Abstrakcja językowa. Język umożliwia myślenie abstrakcyjne. Czym jednak jest abstrakcja? Pojęcie to jest nieostre, a we współczesnej filozofii i lingwistyce odróżnia się co najmniej trzy odmienne, choć powiązane ze sobą, sposoby jego rozumienia. Po pierwsze, abstrakcję rozumieć można jako zwykłe pominięcie pewnych nieistotnych z punktu widzenia rozważanego problemu cech danego przedmiotu lub sytuacji. Gdy zastanawiamy się, czy nasz ulubiony zespół piłkarski wygra następny mecz, nie będzie dla nas istotne, w jaki dzień tygodnia spotkanie to się odbędzie, ani czy gwiazda drużyny zaprezentuje nową fryzurę. Ale forma drużyny w ostatnich tygodniach, okres, który minął od poprzedniego meczu, a nawet prognozowana pogoda będą mieć niebagatelne znaczenie. Po drugie, abstrakcja utożsamiana może być z generalizacją, gdy polega na wskazaniu cech wspólnych dla pewnego zbioru obiektów. Gdy podaję definicję kwadratu jako figury płaskiej o czterech równych kątach i czterech równych bokach, albo stwierdzam, że człowiek to zwierzę rozumne, dokonuję tego typu operacji myślowej. Po trzecie wreszcie, abstrakcję rozumieć można jako dekontekstualizację. Odkrywając prawa fizyki, na przykład drugą zasadę termodynamiki, w układzie termodynamicznie izolowanym, w dowolnym procesie entropia nigdy nie maleje. Albo prawidłowości psychologiczne, na przykład jedno z praw psychologii Gestalt, głoszące, że rzeczy podobne postrzegane są jako zgrupowane razem. Poszukujemy takich sformułowań, które pasują do jak największej liczby różnych kontekstów. Druga zasada termodynamiki abstrahuje zarówno od cech układu fizycznego, poza tym, że ma on być izolowany, jak i od natury toczących się w jego ramach procesów. Prawo podobieństwa Gestalt nie mówi nic o naturze postrzeganych rzeczy, okolicznościach, w których są one obserwowane, ani o ich liczbie. Te trzy sposoby rozumienia abstrakcji jako zwykłego pominięcia, generalizacji i dekontekstualizacji wpisują się w klasyczną definicję abstrakcji sformułowaną przez Arystotelesa. Greckie słowo aphairesis oznaczało wedle niego operację intelektu polegającą na oddzieleniu i zatrzymaniu jakiejś właściwości z rzeczy. Różnica między zwykłym pominięciem, generalizacją i dekontekstualizacją sprowadza się do celu oddzielenia i zatrzymania jakiejś właściwości. Może nim być wskazanie cech relewantnych dla rozważanego problemu, znalezienie wspólnych własności, podobieństw w pewnym zbiorze przedmiotów albo poszukiwanie poprawnego opisu jak największej klasy zjawisk. Abstrakcja wydawać się może niewinnym, prostym zabiegiem, który przychodzi nam bez trudu. Prawda jest jednak taka, że to z pozoru trywialne narzędzie pozwoliło nam stworzyć matematykę, nauki empiryczne, złożone systemy normatywne i inne wyrafinowane konstrukcje kulturowe. Język abstrakcyjny, upraszczając nasz obraz świata, sprawia, że świat ten łatwiej zrozumieć i opanować.